W studiu zapowiadany już gość Michał Potocki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarz, współautor książki Wilki Żyją poza prawem, jak Janukowicz przegrał Ukrainę. Drugi z autorów, Zbigniew Parafino Parafianowicz, miał być naszym gościem, ale niestety nie mógł dotrzeć do studia. Właściwie, aż trudno mi powiedzieć, od czego chciałbym zacząć, ponieważ tych wątków jest tyle w panu w książce. Przede wszystkim chyba gratuluję mrówczej pracy. Nad e, opisem e, i zebraniem bardzo bogatego materiału. Jak to wyglądało? Bo e, czytając wstęp, e, natykamy się na właściwie kilkadziesiąt, czy nawet więcej nazwisk osób, e, z którymi Państwo przeprowadzili rozmowy, źródeł, do których Państwo dotarli. Tak, takie było nasze założenie, żeby oprzeć naszą książkę nie na nie na jakby naszej wiedzy i, i tym, co myśmy kiedyś pisali o Ukrainie, tylko raczej na wiedzy naszych rozmówców, którzy z założenia wiedzieli więcej i widzieli więcej, zarówno polityków ukraińskich, jak i dyplomatów, ekspertów, świadków wydarzeń wojskowych, funkcjonariuszy służb specjalnych, po to, żeby jako my, jako autorzy, mieliśmy być tylko narratorami, którzy prowadzą czytelnika przez tezy, które chcemy udowodnić, ale tak naprawdę głosem są, są nasi rozmówcy, nasi eksperci, nasi świadkowie. To jest chyba pewne ryzyko opisywać wydarzenia, które są tak nieodległe w czasie, w, w tak dużym. Tomie. w jaki sposób panowie próbowali to ryzyko minimalizować Tak to ryzyko nam towarzyszyło od początku myśmy zaczynali pisać książkę w momencie w którym Wiktor Janukowicz był jeszcze prezydentem w związku z czym ten plan ten konspekt książki on się zmieniał on się zmieniał praktycznie na bieżąco A początek y pracy nad tą książką to kiedy możemy mniej więcej Początek prac to jest mniej więcej styczeń 2014 roku czyli majdan już trwa no, ale jeszcze nie wiadomo, czym się zakończy. Co więcej, w momencie, w którym zaczynaliśmy pisać, raczej wszyscy się spodziewali, że zakończy się niczym. Że postoi, postoi i się rozejdzie. Ewentualnie zakończy się jakimś zgniłym kompromisem. Natomiast faktycznie konspekt, i, i zwłaszcza te ostatnie rozdziały się zmieniały, one ewoluowały w czasie. Co więcej, już po oddaniu książki do, do, do redakcji. Bardzo dużo rzeczy jeszcze musieliśmy zmienić, także dlatego, że dużo nowych rzeczy wychodziło na jaw. Pojawiały się nowe dokumenty, nowe książki, nowe wywiady, zaczynali odzywać się bohaterowie wydarzeń, publikować wspomnienia, publikować jakieś takie wywiady wspomnieniowe. Także faktycznie ciężko było postawić kropkę, już taką ostateczną, ostatnią kropkę w książce i ta ostatnia kropka została postawiona tak naprawdę na miesiąc przed premierą książki, już w czasie korekty, można powiedzieć. O tej sytuacji na Ukrainie, o historii, o, o dramatycznych wydarzeniach można było opowiadać z różnych perspektyw. Panowie wybrali postać prezydenta Wiktora Janukowycza, i to jest bardzo ciekawe, ponieważ poprzez jego biografię możemy prześledzić ostatnie 25 lat rozwoju i kryzysu tego kraju. Pomysł, pomysł napisania tej książki pojawił się już w 2010 roku. Wybory prezydenckie, Wiktor Janukowicz triumfalnie wygrywa te wybory, powraca do łask, jest przyjmowany na Zachodzie jak legalny prezydent, no bo legalnie wygrał wybory, czyli Trochę niejako jak zupełnie odwraca z popiołów, karty. Tak, tak, dlatego i to jest nie pierwsze wydarzenie w jego życiu, bo przecież po dwóch wyrokach, które w młodości zaliczył Wiktor Fedorowicz, no, trudno było się spodziewać, że w ogóle on odegra jakąkolwiek istotną rolę w życiu państwowym. Natomiast udało mu się przezwyciężyć ten bagaż przeszłości, udało mu się przezwyciężyć bagaż pomarańczowej rewolucji. Zadawaliśmy sobie więc pytanie, jak to się stało, jak silny to musi być musi być charakter, że zdołał właśnie, właśnie te, wszystkie, te wszystkie negatywne wydarzenia w swoim życiu przezwyciężyć i, 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 i osiągnąć najwyższe, najwyższe stanowisko w państwie. Już wtedy stwierdziliśmy, że to jest na tyle ciekawa postać, że y, y, przez jej pryzmat jesteśmy w stanie y, dużo się dowiedzieć o Ukrainie jako, jako kraju, o Ukrainie jako organizmie politycznym. Y, no ale to na początku były takie luźne rozważania, że może byśmy coś napisali. Jak zaczął się Majdan, to stwierdziliśmy, że może czas przejść od słów do czynów. Y, no i skończyło się właśnie publikacją. Gdzie upatrują panowie ten sukces? To jest tylko siła charakteru? To są sprzyjające okoliczności. Trudno uwierzyć, kiedy czyta się o tym, jak ta biografia się rozpoczyna. To przecież był chłopak z robotniczej, dość ubogiej, niepełnej, zdaje się, rodziny spod Doniecka. Tak. Jak, 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 wyglądały, jak wyglądał ten początek jego kariery politycznej? E ten początek kariery on jest owiany trochę ym, giełką tajemnicy, dlatego że wszyscy sobie zadają pytanie, jak to się stało, że młody dwudziestokilkuletni człowiek po dwóch wyrokach wychodzi z więzienia i niemal z marszu zostaje, ym, dostaje stanowisko dyrektorskie w dosyć ważnej instytucji, w dosyć ważnym przedsiębiorstwie. Trafia do bazy samochodowej w, 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 w dużym konglomeracie kopalń w Zagłębiu Donieckim. Tego nie wiemy, dlaczego tak się stało, co się stało, że właśnie takie stanowisko osiągnął, ale ono pozwoliło mu poznać wszystkich ważnych ludzi w regionie, którzy na początku lat 90. poszli różnymi ścieżkami, ale wszystkie te ścieżki prowadziły do wpływów istotnych. Jedni zostali na stanowiskach dyrektorskich, inni poszli do polityki, jeszcze inni trafili do świata przestępczego i połączenie tych trzech gałęzi władzy, gałęzi wpływów w Zagłębiu Donieckim które jakoś tam skupiał Wiktor Janukowicz właśnie poprzez swoje znajomości, poprzez swoje wpływy, sprawiły, że, że, że on zdołał odegrać później istotną rolę w polityce ukraińskiej. A wynikało to z tego, że ludziom, którzy zaczęli zdobywać majątki w latach, na przełomie lat 80. i 90., którzy często wywodzili się z dużo bardziej, powiedzmy sobie, szemranych środowisk niż Janukowicz, potrzebny był człowiek, który sprawnie poruszał się w polityce. Wiktor Janukowicz jako wieloletni dyrektor bazy samochodowej w, 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 w kopalniach donieckich nadawał się do tego pierwszorzędnie. A jaką, jaka była jego rola w, w, pewnym, w, pewnych rywa, w pewnych rywalizacjach pomiędzy dwoma klanami, bo to też jest tło tej historii, którą panowie opisują. Tak, istotą prezentują oni do Kuczmy, który rządzi Ukrainą przez 10 lat, bardzo istotnych, 94-2004. Było rozgrywanie grup oligarchicznych, które się potworzyły w oparciu o, geografii, o geografię. Najważniejsze były grupy Kijowska, Dniepropetrowska i Doniecka. I ta rywalizacja zwłaszcza była ostra między Donieckiem i Dniepropetrowskiem. To są miasta relatywnie bliskie geograficznie, o relatywnie podobnym, podobnej strukturze gospodarczej, znaczy przemysłowe miasta, bardzo ważne. Ehm. W związku z czym, żeby rozgrywać te grupy, żeby żadna z nich nie zdobyła przewagi nad drugą, Kuczma zdecydował się w pewnym momencie postawić na czele obwodu donieckiego człowieka z Niepropetrowska, niejakiego pana Serhija Polakowa. No ale żeby z kolei Polakow nie trafił zupełnie do miejsca, o którym nie wie nic, na zastępcę danemu właśnie Wiktor Nowkowicza. Polakow miał coś takiego, że... On się do Doniecka bał, zresztą nie on jeden, w związku z czym żonę zostawił u siebie w domu, u siebie w mieście. Wracał do rodziny na weekendy, te weekendy się przedłużały, on często wyjeżdżał z Doniecka w, w czwartek, wracał we wtorek. Na pomiędzy czwartkiem i wtorkiem takim realnym zarządzającym wodą był w takim razie Wiktor Janukowicz. Polaków się nie utrzymał za długo na stanowisku, został skutecznie unieszkodliwiony przez, przez klan doniecki. Został, Kuczma został zmuszony do tego, żeby go zdymisjonować, żeby go odwołać. Janukowicz jako ten pierwszy zastępca gubernatora był najlepszym kandydatem na, na, na nowego człowieka, który już nie będzie prowokował konfliktów na linii Kijów-Donieck, na linii prezydent Obwód Doniecki. No, i tak też się stało. Później było stanowisko premiera, Kijów, wielka kariera. Bardzo interesujące jest to, pan wspomniał o tym, że nad tą biografią unosi się taka mgła tajemnicy, ale powołują się panowie na teorie mówiące o tym, że to rosyjskie służby specjalne miały jakąś korzyść z tego, żeby Wiktora Janukowicza umieścić na, na tych stanowiskach, umożliwić mu ułatwić karierę polityczną. Jakie, jakie były stosunki pomiędzy Janukowiczem? A Rosją, a, a prezydentem Putinem, bo to jest bardzo y, ciekawy element tej biografii. Książki. One, były, one były nieoczywiste, właśnie w tym, w, w tym cała intryga, że one były bardzo nieoczywiste. Janukowicz dzisiaj na Ukrainie zwłaszcza jest postrzegany jako rosyjski agent, po prostu, jako człowiek, który od A do Z wykonywał wszystkie polecenia Putina. To jest nieprawda. Wiktor Janukowicz zawsze starał się podkreślić własną niezależność, po pierwsze, on był bardzo ambitnym człowiekiem, także w relacjach zagranicznych, a z drugiej strony jego i Putina dzieliła wzajemna pogarda. Putin jako były czekista w naturalny sposób gardził kimś, kto dwa razy siedział w kolonii karnej. No, i vice versa. Janukowicz jako były więzień w naturalny sposób gardził czekistami. W związku z czym już, już w, takiej, w, takiej czysto w takiej czystej psychologii można się doszukiwać wszystkiego, co się później stało. Natomiast faktycznie jednym z głównych argumentów na rzecz tego, że Janukowicz był człowiekiem Rosji, jest to, że jest taka teza, Iż w Moskwie były wszystkie dokumenty, wszystkie haki na niego, dokumenty dotyczące jego spraw karnych. Na Ukrainie te dokumenty dziwnym trafem zaginęły. Yy, dziwnym trafem, ale pewnie nie przypadkowo. Natomiast w Rosji te dokumenty były yy, i Ukraińcy, ci, którzy twierdzą, że Janukowicz był sterowany przez Kreml, mówią, że on był sterowany właśnie poprzez te haki. Poprzez taką groźbę, że będziesz się, będziesz się za bardzo stawiał, mówiąc kolokwialnie, to my tych haków użyjemy. Yy. Ta teza ma swoje. Ona brzmi wiarygodnie, natomiast na, na nią żadnych dowodów nie ma. Faktem jest to, że obaj panowie sobą wzajemnie gardzili, obaj panowie próbowali się wykiwać, obaj panowie próbowali się oszukać i gra Janukowycza z Europą, gra o stowarzyszenie z Unią Europejską, również była elementem z jednej strony jego, jego ambicji, a z drugiej strony swoistą kontrą do, do, do relacji z Rosją. I do prób Rosjan podporządkowania sobie politycznego Ukrainy, które przecież no, nie zaczęły się od aneksji Krymu, tylko zaczynały się jeszcze w latach 90. To jest fascynująca biografia, ale nie zdradzajmy już więcej. Patrzę na okładkę tej książki, a na okładce: nonszalancko siedząca, kukła. Wiktora Janukowicza, to, z, to zdjęcie y, wykonane w siedzibie, w rezydencji y, byłej. Nie ty... do końca, nie do końca. To jest ciekawa historia. On oczywiście w tej rezydencji w Meżyhirii była. Janukowicz ją trzymał u siebie. Natomiast po y, obaleniu prezydenta, y, część gadżetów, eksponatów z tego Meżyhiria, trudno to nawet nazwać, one trafiły do, do Muzeum Sztuki Współczesnej w Kijowie na taką wystawę, y, która się nazywała no, jakoś tam się nazywała. Już pamięć, pamięć mnie trochę, trochę zawodzi. Natomiast do tego muzeum trafiło mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy. Niektórych, niektórych bezcennych. XVI-wieczne Biblie, unikaty w ogóle światowej, światowego druku. Natomiast trafiły również portrety prezydenta, obrazy. Między nimi kukła, którą minister kultury mi podarował z jakiejś tam okazji. Kukła jest mniej więcej naturalnej wielkości. Janukowicz siedzi w takiej w takiej, w, takiej, w takiej kurtce, w t-shirtie z napisem: Ukraina. Siedzi tam nad nim, wisi portret Janukowycza. W, 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 kurtce, w kurtce kierowcy rajdowego on się pasjonował samochodami, był faktycznie miłośnikiem wielkim samochodów. Zresztą jego syn, nieżyjący już dzisiaj, był rajdowcem, który odnosił nawet sukcesy. Sukcesy wygrywał rajdy na Ukrainie tych prezentów, podarków było bardzo wiele, od tego zresztą ta opowieść się zaczyna, chyba najbardziej kuriozalny jest złoty bochen chleba. Naturalnej wielkości. Złoty bochen chleba, który dodajmy w tajemniczych okolicznościach zaginął po rewolucji. Ktoś komuś się również spodobał. Faktycznie bochen chleba krążyły legendy o złotej toalecie, złotej toalecie, którą można kupić do dzisiaj w Kijowie w formie takich plastikowych, pozłacanych, e, pozłacanych magnesów na lodówkę. Złotej toalety nie znaleziono, w związku z czym takim naturalnym symbolem przepychu i, i takiego takiego bizantyjsko-donieckiego stylu meblowania mieszkania, okazał się właśnie bochen chleba, również naturalnej wielkości, wykonany ze złota, ale to nie był jedyny złoty przedmiot, tam były, tam były na przykład banknoty chrywnowe, komplet chrywnowych banknotów wykonany z takich złotych blaszek. Ten komplet z tego co wiem nie zaginął i można go sobie pewnie gdzieś tam obejrzeć. Natomiast faktycznie to co robiło wrażenie w donieckich rezydencjach oligarchów, to był taki Taki przepych, który my pewnie gdzieś tam znamy z dokumentów o rosyjskich oligarchach, ale jeszcze podniesiony do, do, do którejś tam potęgi, to tego się nie da opisać, tak naprawdę. To, to, to trzeba się bardzo dobrze udało. Do, do tego dodajmy jeszcze telewizor, obowiązkowy mebel każdego pomieszczenia, łącznie z łazienkami i oczywiście, toaletami. Oczywiście. I to te telewizory miały naprawdę gigantyczne rozmiary. Największy, zdaje się, miał trzymetrową miał czy dwumetrową przekątną. I te, te, te telewizory nie tylko były w rezydencji, ale również w jego domku myśliwskim. W domku myśliwskim, w którym on na przykład żadnej nocy nie spędził, bo miał olbrzymią obawę o własne bezpieczeństwo. W związku z czym, nawet jakiejś na polowania to na te polowania trafiał tylko na jeden dzień wieczorami wracał 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 do Marychili ale nie wspominamy o tej rezydencji przypadkiem i nie przypadkiem od tego zaczyna się ta opowieść ponieważ panowie dosyć wyraźnie poprzez fragmenty nawiązują do opowieści braci Strugackich mhm. I, I tutaj mamy do czynienia z postacią Janukowycza i, i głównego bohatera tej powieści. I to już jest pewna metafora władzy. Jakie to jest odniesienie, proszę powiedzieć? Bracia Strugacy napisali swego czasu opowiadanie, czy powieść pod tytułem Poniedziałek zaczyna się w sobotę. W tym opowiadaniu jednym z bohaterów, ono jest podzielone na trzy części, bohaterem jednej z tych części jest, jest grupa naukowców, którzy pracują nad stworzeniem modelu Człowieka, konsumenta doskonałego, czyli konsumenta, czyli robota, człowieka, cyborga, który będzie konsumował, konsumował, konsumował. No i ten eksperyment zakończył się tragicznie, ponieważ ten konsument ostatecznie pęknął. Przekonsumował się, można powiedzieć. Nie będziemy udawali większych heredytów niż, niż, niż jesteśmy. To nie my wpadliśmy na, te, na to porównanie. Podpowiedział nam to jeden z naszych rozmówców. Siedzieliśmy sobie jeszcze na początku rewolucji, rozmawialiśmy o tym, jak wygląda korupcja, system korupcyjny na Ukrainie. I ten rozmówca, biznesmen, mówił nam, że słuchajcie, kiedyś trzeba było dawać w łapę, no ale trzeba było. To było w miarę umiarkowane, dało się z tym przeżyć i wkalkulować. Odkąd przyszedł Janukowicz, to te żądania korupcyjne wzrosły do tego stopnia, że prowadzenie normalnego biznesu stało się kompletnie niemożliwe. Jak chcecie zrozumieć na czym polega system Janukowycza, to przeczytajcie sobie właśnie braci Strugackich. Oni zresztą wyszli po polsku. Ja myślę, że nasi, czytel, nasi słuchacze, nasi, nasi widzowie również z zainteresowaniem przeczytają to opowiadanie, bo ono w znakomity sposób opisuje właśnie to, co się stało na Ukrainie. Doskonały konsument, człowiek, który doprowadził do perfekcji system ściągania pieniędzy, ściągania haraczy z gospodarki. On się dorabiał w sposób nielegalny, najszybciej na świecie w historii nowożytnej. A skończyło się dokładnie tak, jak w opublikowaniu Br braci Strugackich. Doszło do eksplozji konsumenta, no i niestety implozji państwa. Wilki żyją poza prawem. Jak Janukowicz przegrał Ukrainę? Książka, którą bardzo serdecznie Państwu polecamy. Michał Potocki, dziennikarz i współautor tej publikacji, był naszym gościem. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję Wszystkiego serdecznie. dobrego. Dziękuję.